Ahoj, moi drodzy! Dzisiaj chwilę o tym, co czeka w pierwszych miesiącach trzeźwienia. Więc tak, czasami jak ludzie podejmują decyzję o tym, że chcą skończyć z nałogiem, to sobie myślą, że teraz to już będzie łatwo, prosto i przyjemnie, będą same sukcesy po drodze i w ogóle będzie super. Natomiast no, nie jest to aż takie łatwe. I tak naprawdę trzeźwienie to jest duże wyzwanie i warto jest wiedzieć pewne rzeczy, żeby być na to po prostu psychicznie przygotowanym. Jedną z takich rzeczy, które warto wiedzieć, to jest to, w jaki sposób mózg trzeźwieje i zachęcam do obejrzenia tego filmiku, który jest też na moim kanale. Kolejną rzeczą, o której warto wiedzieć, jest coś takiego, co się nazywa przewlekły zespół odstawienny albo przewlekły zespół abstynencyjny. Ja kiedyś wspominałam o ostrym zespole odstawiennym. I niektórym osobom się to myli. No, ostry zespół odstawienny to jest na przykład tak zwany kac gigant, albo zejście, albo zwała. I to następuje wtedy, kiedy człowiekowi schodzi stężenie substancji z krwi, z organizmu. I rzeczywiście to jest bardzo takie ostre, bolesne, fizycznie mocno odczuwalne. I to o tym trochę więcej mówię w filmie na temat objawów uzależnienia. Natomiast przewlekły zespół odstawienny to są takie symptomy, które są nie aż takie ostre, ale dość uciążliwe właśnie przez to, że się tak ciągną, że są właśnie przewlekłe. Więc pierwszym z takich symptomów tego przewlekłego zespołu odstawiennego jest taka trudność w jasności myślenia. To znaczy, że mózg, on jest troszkę zajęty właśnie taką tam rewolucją, która się dzieje, kiedy mózg trzeźwieje i nie funkcjonuje aż tak sprawnie, jak byśmy sobie tego życzyli. I dlatego w głowie jest, można powiedzieć, chaos. Taka gonitwa myśli, pęd tych myśli i przez to człowiekowi jest trudno poprawnie się wysławiać, albo ma takie wrażenie, że sobie coś układa w głowie, a potem jak mówi, to wychodzi mu zupełnie co innego, albo też kiedy chce sobie przypomnieć jakieś słowo, no to tam wie, że przecież no, wie, jak się dana rzecz nazywa, bo często to są bardzo proste słowa i nie może tego wydobyć z odmętów swojej głowy. Albo czasami jest tak, że jest jakiś wątek i dana osoba rozmawia z kimś na dany temat, po czym coś się stanie, mrugnie oczami i po prostu traci ten wątek. Czasami jest nawet tak, że ktoś po prostu przejdzie koło nich, albo ktoś spojrzy na zegarek i po prostu traci wątek. I często ludzie się wtedy martwią, co się stało z ich inteligencją, albo że mają właśnie dziury w mózgu w związku z tym, że używali. No nie, to są objawy przewlekłego zespołu odstawiennego i mózg sobie będzie pomału wracał do normy i te objawy będą ustępować. Natomiast rozumiem, że to jest frustrujące bardzo, zwłaszcza dla takich osób, które pracowały umysłowo, no to jest taki szok, że co się dzieje z moją głową, jak to w ogóle tak może być, że tak bardzo nie mogę się skupić, tak bardzo właśnie uciekają mi różne informacje, tak bardzo trudno mi jest zrozumieć też coś, jak ktoś coś mi tłumaczy, no to jest wyzwanie. I rzeczywiście rozumiem to, że to może być bardzo uciążliwe, natomiast to mija. Oczywiście można swojemu mózgowi pomóc w tym, można ćwiczyć, można rozwiązywać różne krzyżówki, łamigłówki, sudoku, pisać, czytać. No dość często ludzie mówią o tym, że jak czytają, to bardzo trudno jest im zrozumieć albo jakby tak świadomie przeczytać dany tekst. Także czytają, ale nie pamiętają albo nie wiedzą, co czytali.
i muszą po kilka razy czytać daną stronę. I ja to rozumiem, że to bywa męczące, ale naprawdę warto jest robić te różne rzeczy, dlatego że to jest wszystko ćwiczenie dla mózgu i przez to mózg po prostu szybciej dojdzie do swojej normy. To tak jak z mięśniami, jak człowiek chodzi na siłownię, no to coraz więcej może podnieść, wycisnąć na klatę, nie? Tak samo tutaj jest z mózgiem, im więcej jesteśmy, tak go ćwiczymy, czytamy, piszemy, myślimy, różne rzeczy robimy, używając mózgu, tym więcej on potem jest w stanie z siebie wydobyć i coraz lepiej nam idą te wszystkie właśnie rzeczy związane z myśleniem, pisaniem, czytaniem i innymi rzeczami. Kolejnym z takich symptomów są trudności z pamięcią i one się wiążą z tą niejasnością myślenia, no bo to można powiedzieć tak, dwa rodzaje pamięci mamy. Jeśli chodzi o pamięć taką krótkotrwałą, roboczą, no to to jest bardzo odczuwalne, no bo właśnie człowiek chce zapamiętać jakieś proste rzeczy, a po prostu mu to zupełnie nie wchodzi do głowy, nie? I na przykład wie, że szedł do sklepu po mleko, masło i jajka, a jak jest w tym sklepie, to pamięta, że szedł po jajka, ale co tam było jeszcze, to już nie ma pojęcia. Albo idzie do pokoju, wie, że po coś tam idzie, ale jak już jest w tym pokoju, to nie pamięta, po co tam poszedł, musi się wracać w miejsce, o którym o tym myślał i dopiero tam sobie przypomina, o co mu chodziło. I to się dzieje bardzo często. To jest tak, że ludzie, którzy nigdy nie mieli problemu z uzależnieniem, też tak mają, ale jakby częstość tych zdarzeń jest dużo większa właśnie przy tym przewlekłym zespole odstawiennym. I tu znowu to jest martwiące dla ludzi, że ojeju, co się dzieje z moją pamięcią, to straszne i pewnie już mi to nie wróci. Nie, ta pamięć będzie wracać, ale po prostu trzeba temu naszemu mózgowi też dać trochę czasu, żeby on się ogarnął z tym wszystkim, co to się tam w nim dzieje. Też jest tak, że pamięć długotrwała, można powiedzieć, też jest trochę w takim chaosie. I czasami jak ludzie opowiadają różne wydarzenia ze swojego życia, to po prostu nie pamiętają, co było pierwsze, co było drugie, tej kolejności, kolejność im się miesza, sami są tacy właśnie zamieszani, co tam było, kiedy i co. I to nawet nie jest związane z tym czasem, kiedy byli w czynnym nałogu, bo to jest zrozumiałe, że mogą mieć tam takie zamieszanie w tym czasie, ale takie wcześniejsze wydarzenia życiowe, które no, jeszcze nie byli w nałogu i powinni w miarę dobrze pamiętać, to tutaj mogą mieć właśnie jakieś takie zamieszanie, chaos i luki. Mogą też być takie luki pamięciowe, w sensie, że nie byłem wtedy pod wpływem, ani nie było tak, że mi się urwał film, ale właśnie mam jakąś lukę, nie pamiętam danej sytuacji, co było i jak było. No i takich luk rzeczywiście może w pamięci trochę być. Potem one się uzupełniają, czy po prostu ta pamięć wraca i ludzie są w stanie chronologicznie opowiadać, co im się tam w życiu wydarzyło, z tymi różnymi ważnymi też szczegółami. No ale na początku właśnie tych luk trochę może być i właśnie taki chaos w chronologii życia, więc nie ma co się też tym tak jakoś załamywać, no po prostu tak jest w przewlekłym zespole odstawiennym, to będzie mijać, pamięć będzie wracać. I tu oczywiście znowu warto tą pamięć ćwiczyć, to co też można, no to można trochę takich zdrowych rzeczy jeść, typu orzechy włoskie, one dobrze wpływają na mózg, w ogóle orzechy, te wszystkie tłuszcze takie związane z orzechami, albo te tłuszcze, gdzie są kwasy omega-3, no to warto sobie to włożyć do diety, nie? Kolejna trudność, która może się pojawiać, to trudność z emocjami. I ona może się przejawiać na trzech takich, w trzech takich sposobach. Pierwsza rzecz to jest takie coś, że człowiek może doświadczać takich mocnych huśtawek nastroju, że w ciągu jednego dnia albo nawet w ciągu kilku godzin raz jest wesoły, pełen życia i energii, za chwilę jest smutny, bo ktoś mu coś powiedział, potem za chwilę znowu ma radość, potem za chwilę jest zezłoszczony na kogoś, bo właśnie jakieś mieli nieporozumienie, potem za chwilę znowu jest zadowolony, potem jest jakoś wzruszony na jakimś filmie i sam się sobie dziwi, czemu jest taki wrażliwy, bo to jest coś nienormalnego dla niego, także taka huśtawka nastrojów i to, że te emocje tak intensywnie się zmieniają, to często jest
coś, czego ludzie właśnie w tym przewlekłym zespole odstawiennym doświadczają. I część osób bywa tym zmęczonych i właśnie mówi o tym, że no są tacy zmęczeni, że te emocje cały czas tak ich miotają. No niestety, to jest właśnie przewlekły zespół odstawienny. Tak się może dziać. To przechodzi i to raczej jest coś, co w tych pierwszych miesiącach no będzie i trzeba się też na to nastawić, że to jest normalny symptom, który się pojawia i nie ma co sobie jakby podkręcać jeszcze tych huśtawek emocji. Kiedy jestem radosny, to jeszcze bardziej żartuję i jeszcze wpadam w taką głupawkę, albo kiedy jestem smutny, to jeszcze sobie myślę różne pesymistyczne rzeczy, jeszcze się dobijam. Tylko po prostu starać się właśnie tak to sobie tłumaczyć, że nie, no okej, dobrze, to wynika z tego przewlekłego zespołu odstawiennego, nie muszę się tym aż tak przejmować, albo spokojnie, mogę to sobie tak przeżywać i nic złego się nie dzieje. Także też troszkę to jest takie, wiecie, oswajanie się z emocjami, które były odcięte, jak człowiek był w nałogu, i trzeba troszkę na nowo się do nich przyzwyczaić. Kolejna rzecz, która w emocjach się może dziać, to takie drażliwość, taka łatwość w tym, że drobiazgi wyprowadzają mnie z równowagi. I to są rzeczy takie drobne, że czasami ludzie się zastanawiają, jak to w ogóle jest, że przecież normalnie mnie takie coś nie denerwuje, a teraz nagle po prostu, no strasznie mnie to wkurza. Na przykład, że ktoś, nie wiem, głośno oddycha, albo spadł mi długopis i jestem zły na długopis, że on ze mną nie współpracuje, nie? I to są złości takie drobne i z boku czasami takie absurdalne, że czasami naprawdę ludzie są zdziwieni, czemu mnie to tak złości. Ja nie wiem, ile razy to już jest przerywane przez różne potrzeby moich dzieci, nie? No, dobra, idziemy dalej. I jeszcze przy tych trudnościach z emocjami jest coś takiego, jak takie, można powiedzieć, odcięcie? W sensie takim, że człowiek przeżywa już takie napięcie, że tak się emocjonalnie odcina, jakby był w takiej bańce. I przeważnie to wygląda tak, że ludzie mówią, a mnie to już nie interesuje, a nic mnie to nie obchodzi, a niech sobie robią co chcą, a mam ich gdzieś. I tak naprawdę to ich mocno dotyka, ale żeby jakoś tego nie przeżywać bardziej, nie rozkręcać tego sobie, no to mówią, a ja to olewam i tyle. I to też się często może zdarzać właśnie, takie odczuwanie dużego napięcia i w taki sposób odcinanie się od niego w tym przewlekłym zespole odstawiennym. Także tutaj no trochę wyzwań z emocjami jest. Jak sobie można pomóc z tymi różnymi trudnościami w przeżywaniu emocji? To jest bardzo szeroki temat i myślę sobie, że pewnie jakiś filmik na ten temat jeszcze powstanie. Natomiast myślę, że to, co mogę polecić tak na start, to prowadzenie dzienniczka uczuć. I na pewno w internecie jest dużo takich materiałów w tym temacie, także zachęcam do tego, żeby taki dzienniczek sobie prowadzić. To trochę pomoże ogarnąć właśnie to, co się dzieje w emocjach, trochę się w nich rozeznać, trochę zobaczyć, nauczyć się je oglądać. To pomaga w takim uporządkowaniu ich. Dobra. Przechodzimy do kolejnego symptomu przewlekłego zespołu odstawiennego, którym jest trudność ze snem. I tutaj, wiecie, ta trudność ze snem, ona może się troszkę wiązać właśnie z tym pędem myśli. Dlatego, że wieczorem, jak człowiek się kładzie spać, chce zasnąć, no to przychodzą mu mnóstwo różnych myśli do głowy i nie jest w stanie właśnie spokojnie wejść w sen, tylko myśli na temat tego, co przychodzi mu do głowy i się stresuje, i się rozprasza, i martwi, i tak naprawdę często długo nie może zasnąć. Poza tym często ten sen na początku trzeźwienia jest taki bardzo lekki, taki, że różne hałasy, nawet bardzo takie delikatne, potrafią wybudzić. I potem ludzie śpią tak, że co chwilę się wybudzają, bo coś tam stuknie, coś tam huknie i nie mają takiego snu, w którym mogliby rzeczywiście wypocząć. Też tutaj może być coś takiego jak takie sny,
które są koszmarami. Takie, że ktoś mnie goni, grozi mi jakieś niebezpieczeństwo, albo spadam w jakąś otchłań czy przestrzeń, albo jest wojna, albo jest koniec świata i po prostu ten niepokój, który jest w tych snach, to ten strach o życie i zdrowie powoduje, że człowiek wcale się nie budzi wyspany, tylko pełen strachu, pełen właśnie takiego rozdygotania i nie jest wypoczęty po takiej nocy. Poza tym też często jest tak, że w ciągu dnia człowiek właśnie jest bardzo senny i tak przysypia, głowa mu spada, jak tylko gdzieś przysiądzie. No i te drzemki w ciągu dnia powodują, że potem wieczorem znowu nie może zasnąć. Dlatego tutaj warto jest jednak no, się przemęczyć w ciągu dnia, nie kłaść się, tylko poczekać do wieczora, żeby no, w ten sen móc wejść. Poza tym czasami też jest tak, że ludzie, którzy jakby mają doświadczenie z nałogu takie, że no po prostu się napili i zasypiali, tak ich odcinało, nie mają przyzwyczajenia takiego, że sen to jest coś, co przychodzi pewnymi fazami. I nie jest tak, że się kładę spać i cyk i mnie odcina, tylko muszę w ten sen wejść i najpierw jest takie czuwanie, dopiero potem jest właśnie jakieś takie wchodzenie i bycie między snem a tą rzeczywistością, także człowiek słyszy coś, co się dzieje, ale już wchodzi w sen. I to uczenie się wchodzenia w sen, przeżywając te kolejne fazy, ono też może zająć trochę czasu. Więc warto dać sobie właśnie tą przestrzeń do tego, żeby się uczyć wchodzenia w ten sen i trochę do siebie jak do dziecka, właśnie tak jak mama śpiewała kołysanki, to samemu sobie właśnie w tych myślach pośpiewać albo myśleć o czymś przyjemnym, co nas rozluźni, co nas właśnie wprowadzi w ten sen, żeby sobie w tym pomóc. Kolejna trudność to trudność z koordynacją ruchową. I tu wiecie, to trochę tak wygląda, że człowiek się staje taką niezdarą. Niestety leci mu z rąk, wylewa często zahacza ramionami o framugę drzwi, często jak gra w jakieś rzeczy z piłką, no to nie trafia w tą piłkę, myśli, że uderzy w piłkę, a uderza w trawę albo w nogi kogoś i wcale nie ma zamiaru faulować, ale tak mu wychodzi, albo przy ping-pongu myśli, że odbije tą piłeczkę pałeczką, tą paletką, a no, piłka gdzieś tam sobie leci. Też czasami przy posiłkach dana osoba myśli, że jakby sięga właściwie, a sięga tak, że źle wymierza odległość i coś trąca, coś się rozlewa. Też często przy schodach jest taka trudność, że człowiek ma trudność z wymierzeniem, jak te nogi na tych schodach stawiać, nie? I to przy wchodzeniu na górę i przy schodzeniu, nie? Dlatego to jest takie ważne, żeby tutaj no, jednak się trzymać poręczy. I też często się zdarza tak, że jak ktoś staje gdzieś wyżej i patrzy w dół, to doświadcza zawrotów głowy. I na przykład stając na krzesło, przy myciu okien, nie? Albo na przykład właśnie idąc po schodach i patrząc przez balustradę, to jest duże prawdopodobieństwo właśnie takich zawrotów głowy, dlatego trzeba uważać i lepiej nie robić takich rzeczy i trzymać się z daleka od jakichś takich wysokości. Też może być coś takiego jak taki następczy, poalkoholowy lęk wysokości. Tak jak człowiek się normalnie nie bał wysokości, tak teraz po prostu ma właśnie duży strach, mocno mu się kręci w głowie, jak patrzy gdzieś nawet w takie przestrzenie, że po prostu w dół schodów, czy na przykład na balkonie i trudno mu wychodzić na balkon, albo nawet przez okno jak patrzy, to po prostu się boi. To też jest coś, co może minąć. Chociaż czasami nie mija, ale w wielu przypadkach ten lęk wysokości mija i no, człowiek wraca do normy, ale to też po kilku miesiącach. Tu jeszcze może powiem, że to też trochę dotyczy prowadzenia pojazdów, nie? I wymierzania tych odległości, w sensie, wiecie, parkowania, czy tam właśnie, no, w aucie generalnie jest potrzebna taka umiejętność wymierzania i tu trzeba uważać i raczej brać więcej tego miejsca, brać poprawkę na to, niż myśleć sobie, a pewnie się zmieszczę. Kolejną rzeczą, która w tym przewlekłym zespole odstawiennym się pojawia, to jest taka nadmierna podatność na stres.
To znaczy, że ludzi stresują rzeczy, które normalnie by ich nie stresowały. Na przykład wyjście do sklepu, albo telefon gdzieś do jakiegoś urzędu, albo jakieś po prostu zaczęcie rozmowy z kimś. I normalnie im to szło zawsze łatwo, gładko, a teraz tu to jest tak duży stres, że właśnie język im się plącze, nie wiedzą co powiedzieć, nie wiedzą jak zacząć. I to trochę tak działa, że jak się człowiek stresuje, to wszystkie te wcześniejsze trudności jeszcze się zwiększają, więc jest jeszcze większy problem właśnie z jasnością myślenia, z dobieraniem słów, z układaniem zdań, z pamięcią, z koncentracją i z uwagą. Często człowiek właśnie też ma tą huśtawkę nastrojów, dlatego w tych stresujących sytuacjach ludziom jest trudno i często po prostu szukają kogoś, kto mógłby za nich coś zrobić albo kogoś, kto byłby dla nich wsparciem. I to jest rzeczywiście trudne, bo tu jakby na nowo się trzeba przyzwyczaić do tego stresu życiowego, codziennego, który jest. A bardzo często w nałogu ludzie niestety sobie po prostu to odcinali się od tego stresu używkami, no bo potem już go nie czuli i swobodnie różne rzeczy załatwiali, nie? No a tutaj trzeba pewne rzeczy załatwiać na trzeźwo, no i jest to wyzwanie. Ale to też pomału mija i z każdym dniem i z każdym miesiącem tutaj powinno być lepiej i ten stres powinien być mniejszy, a ludzie powinni nabierać takiej umiejętności radzenia sobie z nim. Także raczej do przodu. I ostatni z tych symptomów przewlekłego zespołu odstawiennego to są myśli ksobne, albo inaczej takie paranoiczne myśli. I to polega na tym, że człowiek, zwłaszcza taki, który używał takich stymulujących środków, przeważnie amfetaminy albo dopalaczy różnego rodzaju, to ma takie wrażenie, że inni spiskują przeciwko niemu, że inni go omawiają, inni o nim plotkują, inni na pewno jakby szykują na niego coś niemiłego. Na przykład wchodzi do pracy i tam myśli sobie, no pewnie na pewno przed chwilą rozmawiali o mnie. I to nie dobre rzeczy, tylko złe. Albo przechodzi ulicą, są tam sąsiedzi i myśli sobie, no na pewno oni wszyscy myślą o mnie, jaki to ja nie jestem zły i tak dalej. Albo na przykład jak jest w ośrodku, to myśli sobie, o, wchodząc do pomieszczenia, gdzie są inni ludzie, myśli sobie, o, pewnie oni wszyscy się na mnie namawiają i mi dadzą złe informacje zwrotne. Albo myśli sobie, o, pewnie terapeuci mnie nie lubią i dlatego tam, nie wiem, się nie rozmawiają ze mną tak często, albo na przykład właśnie innych lubią bardziej, co naprawdę jest mylące, bo terapeuci raczej są tacy sprawiedliwi w tym, że no, rozmawiają ze wszystkimi raczej tak sprawiedliwie, a bardzo często się okazuje, że taka osoba, co mówi, że terapeuci z nim rzadziej rozmawiają, to patrząc po wpisach, to terapeuci z nim częściej rozmawiają, nie? Także to naprawdę jest takie po prostu wewnętrzne wrażenie, to nie jest prawda obiektywna. I warto jest o tym wiedzieć i warto jest być krytycznym wobec takich myśli, bo jak człowiek idzie za tymi swoimi paranoicznymi myślami, no to inni ludzie się po prostu od niego odsuwają. I to, co można robić, to po prostu pytać. Nie? I po prostu wierzyć w to, co inni ludzie ci mówią, bo jak się pytasz ich, czy rozmawialiście przed chwilą o mnie, a oni ci powiedzą, że nie, nie, był inny temat, tam rozmawialiśmy, nie wiem, o obiedzie, no to trzeba uwierzyć w to, że naprawdę oni rozmawiali o obiedzie, a nie o tobie, nie? No, więc tutaj no, taka praca nad tym, żeby być krytycznym wobec myśli, które inni gdzieś tam posądzają o różne złe zamiary. Dobra. I to są wszystkie te symptomy przewlekłego zespołu odstawiennego. To, co jeszcze może tutaj powiem, to to, że one trwają tak mniej więcej do 18 miesięcy. Ja wiem, że to jest długo, ale tak najintensywniejszy ich czas to jest te pierwsze 3-6 miesięcy. To wtedy one są raczej takie intensywniejsze i rzeczywiście utrudniają życie. No potem one też są, ale nie są już aż tak bardzo uciążliwe. I jak to przebiega? Bo to też może różnie przebiegać. I tutaj mam dla Was takie kilka wykresów. Na tym pierwszym może to wyglądać właśnie tak, że liniowo
ich intensywność się zmniejsza. To znaczy na początku, jak człowiek odstawi używki, to właśnie ma trudności z pamięcią, koncentracją, uwagą, jasnością myślenia, emocjami, koordynacją ruchową, snem, stresem itd. I po prostu każdego dnia, każdego tygodnia jest coraz lepiej i ta zmiana jest odczuwalna. Tu na drugim wykresie ta zmiana może przebiegać właśnie tak różnie, to znaczy ma tam swoje lepsze momenty i ma swoje gorsze momenty, ale jak się na to popatrzy z tej takiej szerokiej perspektywy, rozciągniętej w czasie, to i tak liniowo się to zmniejsza. I może być tak, że na początku terapii ktoś ma właśnie duże problemy z tymi wszystkimi symptomami, potem jest moment, że jest lepiej i lepiej funkcjonuje i czuje, że mu ta pamięć, koncentracja i uwaga trochę wróciła, a potem znowu jakby jest powrót do tego, że człowiek gorzej funkcjonuje, mniej pamięta, bardziej jest rozproszony i część ludzi się tym martwi, myśli sobie, kurczę, co się ze mną dzieje, już było lepiej, a teraz jest gorzej, jak to tak może być, to jest niedobrze. No tak to może przebiegać, nie? I potem znowu jest moment, że człowiek lepiej funkcjonuje i ma z tymi wszystkimi symptomami, one są trochę mniej intensywne, a potem znowu może być moment, że jest troszkę gorzej, ale i tak porównując ten kolejny moment, jak jest gorzej do tego, jak było na początku terapii, no to jest ta różnica i tak jest lepiej niż było na początku. Także tak sobie to może przebiegać, takimi właśnie falami, ale w efekcie i tak w końcu przyjdzie moment, że te wszystkie symptomy przejdą. Może być też tak, jak na tym wykresie, że nic się nie dzieje długo i potem następuje taki nieznaczna zmiana na plus, ale potem znowu długo, długo nic i potem ten wykres powinien być w sumie dłuższy, że tam znowu jest jakaś drobna zmiana, a potem znowu długo, długo nic. I generalnie to jest u osób, które są starsze wiekiem. Nie? Bo niestety, no tak jak wszystko inne, dłużej się regeneruje i dłużej się goi, na przykład u osób starszych, tak samo tutaj te objawy przewlekłego zespołu odstawiennego, one po prostu u osób starszych mogą dłużej trwać. I ostatni wykres, który nie jest aż taki optymistyczny, niestety te objawy się nasilają. No i ja powiem tak, że ja to głównie widzę u tych osób, które cały czas się wahają, czy chcą żyć trzeźwym życiem, czy nie. I kiedy to wahanie przechodzi w tą stronę, że nie, że jednak ciągnie ich jeszcze w stronę nałogu, to te symptomy przewlekłego zespołu odstawiennego traktują jako pretekst do tego, żeby wrócić do nałogu. Bo zaczynają mówić, o mnie jest tak ciężko w tej trzeźwości, tak mój mózg nie funkcjonuje, tak mi ciężko z emocjami, jest mi źle, trudno i w ogóle okropnie, nie mogę spać i życie się do niczego nie nadaje, więc żeby sobie jakoś ulżyć, no po prostu wracam i tyle. Więc jeżeli ty chcesz rzeczywiście skończyć z nałogiem, to raczej u ciebie te symptomy przewlekłego zespołu odstawiennego nie będą rosnąć. Jak masz tą pewność, jesteś tym ugruntowany, no to powinno to raczej spadać i którymś z tych pierwszych trzech wykresów właśnie się zmieniać. Może też być tak, że jedna cecha w taki sposób się zmienia, a druga w inny. Może być tak, że na przykład ta jasność myślenia i pamięć, one sobie liniowo właśnie się poprawiają i każdego dnia jest z nimi coraz lepiej. A jeśli chodzi o emocje, no to właśnie to idzie takimi falami, że raz jest lepiej, raz jest gorzej, nie? Tak samo może być na przykład z problemami ze snem, że one się liniowo poprawiają i każdego dnia czuję, że mi się lepiej śpi. A natomiast problemy z koordynacją ruchową mogą być takie, że no, strasznie jestem ciapowaty i fajtłapowaty, potem jest trochę lepiej, a potem jakby znowu mi ta fajtłapowatość wraca. Więc to może przebiegać na różne sposoby, nie tak, że tylko tym jednym wykresem, że to tak i tyle, nie? Bo to jest różnorodne. No, dobrze. Więc to na tyle. I
zachęcam Was do tego, żebyście byli wytrwali, żebyście się nie poddawali, ale żebyście właśnie każdego dnia o tą swoją trzeźwość dbali. Dobrze, no to pozdrowionka na koniec. Pozdrawiam Piotra, pozdrawiam Damiana, pozdrawiam Artura i pozdrawiam Łukasza.